tłumik został pospawany. Tutaj została wspawana taka dosyć gruba blacha, żeby nic nie trzeszczało. A tu od spodu wstawiłem też taką gdzieś z ósemkę blachę i też została tam wspawana. Teraz postanowiłem tłumik trochę, to przeszlifowałem go i pomaluję jakąś taką 650 stopni farbą. Zobaczymy, co to wyjdzie. No, dosyć mocno kryje ta farba, widzę. Ta część, co była spawana, ją pomaluję, żeby nie rdzewiała. A przy okazji całość tutaj się pomaluje. Żeby to było ładnie. Nie wiem, jak długo ta farba to wytrzyma, ale na pewno dłużej niż rdza. Ten tłumik wcale taki nie jest gorący. Farba jeszcze czerwona, zapylona przez fabrykę na nim była. Miejscami ta rura była zardzewiała mocno, bo to była taki jakiś azbestowy pas w tej części. Kończę w tym szpraju. Coś dziwnie ta farba leci. Starczy tego malowania. Dekoracyjna bardziej ta farba jest niż jakaś tam antykorozyjna, myślę. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry. Nowy tłumik? Nie, ale wygląda jak nowy. Teraz tak. Jest zregenerowany przez ciebie i przez twoich znajomych spawaczy. No tu spawali, widzisz. No ale wygląda jak fabrycznie, nie? Powiem szczerze, że chciałbym umieć tak spawać, jak ten pan tutaj pospawał, nie? Widać, że to robi na co dzień zawodowo. Jak on to zaczął spawać, jak się dorwał do tego, no, nie można było go oderwać. To jest normalnie tak jak idealnie, jakbyś zaciągnął klejem. Jakbyś klejem to tak posmarował, idealne spoiny. Nie, u niego ta spawreczka słychać była jak chodzi. Nie? No. Było miło posłuchać.
Wiesz, no kurczę, no, ale wszystkiego spawa... człowiek w życiu słuchaj, nie umie. Słuchaj, spawa kotły i tam musi szczelność być, to tam... A, no to wiesz, to odpowiedzialność. To pojechałeś do najlepszego z najlepszych, żeby to pospawał, powiem szczerze. Jeżeli ten pan zajmuje się takimi rzeczami, to zrobi perfekcyjnie. Nie dokręcaj jeszcze tych śrub, najpierw złap opaskę, bo później nie skręcisz nic. O, dobra. Słuszna uwaga. Nie, no jak już był pospawany, mówię, pomalujemy, żeby to jakoś wyglądało. Bo te spawy to wiesz... Bizonów coraz mniej zostało już, taka prawda, nie? No myślę, że 30%... O te co są, że, dbamy już. Że 30% jak nie więcej jest na złomie. Na złomie? A ta opaska otaczała z dwóch stron, ten kątownik, czy tylko no, z jednej? Tam trzeba na odcisk zobaczyć. Gdzie to ma być? Bo z tej strony. Ona się składała z jednej strony, tak? Chyba z jednej, żeby ciasno była na tumiku. Ale z której strony była śruba, a z której strony była opaska, to trzeba tam popatrzeć, gdzie jest odcisk po okrągłej na części. Możemy dać do środka. No, to będzie duża różnica chyba. Noc nocą, ale widzę, że srebrny mamy teraz tłumik. Ktoś tam podpowiadał, że to ma być srebrne. No. Sztywne, już nie tłucze o blachy. Powiem szczerze, nic nie strzela, bo ktoś mówi, że to tak ma strzelać. Tam ma nic nie strzela, bo ja robię tłumika, ma tam szczerze, jakiś... że teraz jest zrobiony pierwszy sort. Normalnie ten kombajn nabiera blasku jak C328 mojego szwagra, nie? Także pomału, małymi krokami wszystko się odnawia. Nie no, wiesz, było teraz chwila czasu, żeśmy tutaj trochę ponaprawiali, w sobotę no, chyba żniwa będą znowu, tak? W sumie Wacek, ty sam robiłeś, bo ja po pracy wróciłem i za dużo ci nie pomogłem. Ty większość rzeczy tutaj ogarnąłeś sam. Ja tam teraz tylko przyszedłem ten tłumik ci pomógł przykręcić. No i tak dużo. No.